witam serdecznie, niedzielnie, pozdrawiam Was, mam nadzieję, że odpoczywacie, bo niedziela jest od tego, a przy okazji może posłuchacie albo pooglądacie, o czym tutaj, co się tam zdarzyło, a się rzeczywiście zdarzyło. Zaczynamy od Zgorzelca. W zapowiedzi parę razy mówiłem o tym, że spodziewam się tam niespodzianek. Mówiłem o tej sile ciosu Kolumbijczyków, którzy zawsze mają, niejako ostrzegałem. Niektórzy z Was nawet napisali do mnie, że wykrakałem to. Ja mogę sobie pisać, mówić, co chcę, to ja nie wychodzę na ring, więc tam wykrakać to może nie mogę. No dobra, wykrakałem, niech będzie tą porażkę Łukasza Wierzbickiego przez brutalne KO, ale zacznijmy właśnie od Zgorzelca. Zacznijmy od Zgorzelca, no bo jednak zaczął się wcześniej gala w Londynie, gdzie w ogóle nastąpiło przemeblowanie wszystkiego, co wiemy na temat wagi ciężkiej. Po części tak. To o tym za chwilę, zaczynamy od Zgorzelca, tak jak mówiłem. Te niespodzianki były niejako wpisane w tą kartę, dlatego mi się ta karta podobała. Ja nie porównuję tej karty do żadnej innej światowej karty, wielkiej karty i tak dalej, bo nie można. No, patrzymy na to, co jest, patrzymy na to, jakie są możliwości i robisz tylko to, co możesz zrobić konkretnym materiałem. Tym razem mieliśmy materiał pod nazwą Zestawienie ludzi, którzy chcą coś sobie udowodnić. I taki cel ta gala spełniła. Spełniła, dlatego zacznę od Ślusarczyka, który przegrał z Valentinem, człowiekiem z wagi junior ciężkiej, dla którego podejrzewam teraz waga półciężka w Polsce będzie tą docelową, bo wygrał z tak zwanym prospektem. Prospektem MB Promotion, czyli Ślusarczykiem, o którym parę lat temu mówiło się, że to jest taka fajna nowa krew, fajna brytyjska szkoła boksu. Sebastian przecież walczy w Wielkiej Brytanii, tam w ogóle mieszka. Natomiast przez ten czas, który minął, ten zjazd po równi pochyłej Ślusarczyka jest poważny. Natomiast tutaj nawet wpis zrobiłem na Twitterze dla tych, którzy lubią wszystko na gorąco, polecam mojego Twittera, bo tam robię wszystkie rzeczy na gorąco. Nie wszystko od razu wrzucam tutaj. Staram się na YouTube i tak dalej, nawet w tej formie informacyjnej, czyli przy dzwoneczku wrzucić, natomiast nie zawsze jest po prostu czas, że kiedy oglądałem tą walkę, to taka krwawa walka była drugiej rundy, panowie pokrwawieni. Natomiast brak kondycji u Ślusarczyka był brutalny. Nawet ten wpis, który miałem, był mniej więcej taki, że być może to, co wszystko widzimy w tej chwili, jeśli chodzi o Ślusarczyka, wynika z tego, że on po prostu nie ma siły pokazać, co naprawdę potrafi. Natomiast to jest jego wina. To jest jego wina w 100%. Pytanie jest, czy rzeczywiście tak jest, no bo przyzwyczaił się do Ślusarczyka dosyć szybko Valentin. Do różnicy szybkości, której zresztą w ogóle nie było później widać. Oto jest to zwęczenie, o którym mówiłem przed chwileczką. No i po prostu tłuk Ślusarczyka, który w pewnym momencie parę razy, no nie wiem, w liny wpadał, taki był zmęczony. Tak jak mówię, to jest jego problem. Brak przygotowania kondycyjnego jest niewytłumaczalny. Nie wolno się tłumaczyć. Można przegrać, dlatego że byłeś gorszy technicznie i tak dalej. Natomiast obowiązkiem każdego, który jest zawodowcem, takim czy innym, czy uważa się za zawodowca, jest wyjść przygotowanym na 100% kondycyjnie. Bo to zależy w 100% od ciebie. To nie zależy, czy rywal umie to, czy tamto. Szczególnie, jak wiemy doskonale, zresztą w każdym sporcie, w sporcie pod nazwą boks szczególnie, nie masz siły czegoś zrobić, no to nie zrobisz. No Tomek Adamek zresztą mówił to po walce ze Szpilką, że tam parę rzeczy głowa chciała i wiedziała, co zrobić. Natomiast co z tego, że głowa wiedziała, jak siły nie było, energii nie było i tak dalej. Tak wyglądała walka Ślusarczyka. Nie wiem, jak dalej będzie z tym projektem Ślusarczyk i MB Promotions. Nie rozmawiałem ani z Mateuszem Borkiem, ani ze Ślusarczykiem. Natomiast tutaj parę pytań jest. Jeśli panowie będą chcieli coś zrobić jeszcze raz i zobaczyć, w którym miejscu jest Ślusarczyk, chociaż chyba wiemy w tym momencie, którym jest, może to brutalnie zabrzmi, no to ja bym zrobił jeszcze jedną walkę z Valentinem. Dlatego, że jeśli problemem Ślusarczyka było przygotowanie kondycyjne w tej walce, no to się przygotuj się rewelacyjnie i pokaż, że tylko i wyłącznie dlatego przegrałeś, że nie miałeś siły. To jest dla mnie najlepsza walka, jaką można zrobić. Czy będzie ją chciał Valentin wziąć, to już zupełnie inna sprawa. Taka moja uwaga. Największy wygrany tej gali to na pewno Wiktor Welter. Karol. Nie wiem, czemu Wiktora z niego zrobiłem. Karol Welter, który wygrał z Gibadło łatwiej niż można się było spodziewać. Ja lubię Karola Weltera, dlatego że to jest gościu, który dużo nie mówi, nie ma jakichś okrzyków na Instagramach i innych takich mediach społecznościowych, wychodzi i robi robotę. Ja zawsze takich lubiłem. Taki był
Oczywiście nie porównuję. Chciałbym kiedykolwiek, jakiegokolwiek pięściarza porównać do paru pięściarzy, którzy takie były. Andre Ward taki był. Andre Ward nie lubił w ogóle konferencji prasowych. On wolił zapłacić pieniądze, że nie przyjść na konferencję prasową, żeby wyjść na ring i zrobić to, co z tobą zrobił. Przyjmując oczywiście wszystkie te porównania, których nie ma pomiędzy Andre Wardem i Welterem, to właśnie taki jest. On robi swoją robotę w ringu, poza tym jest to pięściarz, którego, nie wiem, trzecią walkę chyba z rzędu oglądam, który jest super w wykorzystywaniu błędów rywala. Się przygląda temu, co się dzieje, po czym wykorzystuje wszystkie błędy, które rywal robi, a Gibadło robił tych, no, przygoda dla niego przecież, żaden doświadczony pięściarz, i robił to doskonale. Welterem się wykorzystywał wszystkie błędy, które robił Gibadło. W którymś momencie Gibadło się, no, że tak powiem, no, rozpadł. Walka niby była wyrównana do końca, punktacja była dobra, bo nieznaczna, 77-75, natomiast w ogóle gratulacje dla sędziów podczas tej gali, tutaj żadnych problemów nie było z punktacją. Ja miałem nieco wyżej Weltera, natomiast jednogłośna decyzja, i to było dla mnie ważne, że jakiś sędzia nie wpadł na pomysł, że może jednak jakimś sposobem Gibadło tą walkę wygrał, nie, bo nie mógł tej walki wygrać. Brawa dla Weltera, którego cele są jasne i realne. Chce coś zrobić w Europie. Super. Ma to sens. No i teraz przeskakujemy do tej wykrakanej przeze mnie porażki przez KO Łukasza Wierzbickiego. No tak to jest, jak przyjeżdża pięściarz, który chce wygrać. To nie jest pięściarz, który teoretycznie jest z Wenezueli, Kolumbii, Meksyku czy innego egzotycznego kraju, a tak naprawdę mieszka w Barcelonie, w Madrycie, czy kilku innych miastach w Hiszpanii, czy nawet w Portugalii, gdzie są te kempy tych pięściarzy, i oni tak naprawdę brzmią bardzo tak z takich dobrych krajów, że są. Tak brzmi to rzeczywiście fajnie, kurde, przyjeżdża pięściarz z Meksyku, przyjeżdża pięściarz z Kolumbii. On nie przyjeżdża z Kolumbii. On mieszka w tym takim, w tej ekipie, która tam mieszka w tych krajach hiszpańskich, i on po prostu robi objazdówkę po Europie. Bo to jest taniej dla wszystkich. No bo fajnie powiedzieć, ściągnęliśmy gościa z Kolumbii, a tak naprawdę płacisz mu 150 euro albo mniej za bilet z Madrytu. Dla przykładu. Nie. To nie był Palacio Ramirez. To był gościu, który pierwszy raz walczył w Europie. Gościu, który dwie ostatnie walki wygrał przed czasem, który trzy walki do tyłu przegrał na punkty z gościem 22-0, który przyjął głodny wygrany. I to była ta podstawowa różnica. Nie szkółka objazdowa z Hiszpanii, tylko prawdziwy pięściarz. Żaden wielki pięściarz, ustalmy, pięściarz z niższej kategorii wagowej. Zacznijmy od tego. Piętro niżej to nie są wielkie różnice, natomiast z niższej kategorii wagowej. Natomiast miał power z tej samej kategorii wagowej, w której walczył z Łukaszem Wawrzyczkiem, do tego ruszał się całkiem przyzwoicie i miał bardzo szybkie ręce. I to zupełnie wystarczyło. Często się zdarza tak, że pięściarze, którzy mają takie pojedyncze uderzenie, cały czas na nie polują i nic innego nie potrafią. Oczywiście, że Palacio Ramirez polował na ten jeden cios, to było widać gdzieś tak od połowy drugiej rundy, parę razy tam te ciosy poleciały gdzieś tam koło głowy Łukasza Wierzbickiego, natomiast on nic nie robił głupio. Okej, no to te dwie rundy były wygrane, wygrywał te początkowe rundy, za dużo ich zresztą nie było, Łukasz, natomiast to zagrożenie było cały czas realne, nie to, że tam leciały jakieś bzdury. I kiedy poszedł ten cios, zresztą panowie Piotrek Jagiełło i Janusz Pindera od razu odkrzyknęli, że to jest game over. Co mu zrobił? Jezu, coś takiego było? Chyba, tak mi się wydaje. Natomiast to było takie uderzenie, że nie było co zbierać, i brawa dla sędziego, że nie próbował nawet liczyć, bo to nie miało sensu. To był idealnie trafiony cios na punkt. Nawiasem mówiąc, Łukasz, jak patrzy na ten knockout, to musi zobaczyć, że on był tak otwarty, że, no nie wiem, musiałby mieć tak rozbite oczy jak Joe Joyce, żeby nie włożyć tego prawego, bo to aż się prosił. Tak jak mówię, gość jest z niższej kategorii wagowej, natomiast w szybkie ręce, a do tego celnie trafiający, no bo jeżeli masz taką dziurę i gości się nachyla w twoją stronę, no to twoim obowiązkiem jako pięściarza go trafił. Trafił idealnie na punkt.
No i teraz jest pytanie, więc sprawa była zakończona w momencie, jak ten cios doszedł. Natomiast podstawowe pytanie jest teraz, czy to jest właśnie ten prawdziwy, głodny jakiegoś sukcesu europejskiego i oczywiście większych zarobków w pięściu z południowej Ameryki, który przyjeżdża i kończy, czy jest to jakieś spojrzenie od tego momentu inne na Łukasza, no bo ja znam Łukasza, Łukasz to jest taki pięściarz, który wygrywał swoje walki aktywnością, inteligencją ringową, liczbą zadawanych ciosów, natomiast nigdy nie był znany z jakiejś potwornie silnej szczęki, do tego kiedy tej aktywności, nie wiem, nie powiem, że zabrakło mu jakiegoś takiego ognia wewnętrznego, no bo jednak walczył u siebie, jest ze Zgorzelca i tak dalej, więc trudno go o to posądzać. Wyglądał przygotowany dobrze, nic nie mówił, że były jakieś problemy, problemy z przygotowaniem, natomiast no przegrał z pięściarzem, który jest 130, czy był 130 w rankingu. Koledzy z Kolumbii bardzo się ucieszyli, niespodziewane zwycięstwo dla nikogo z Kolumbii i tutaj taka uwaga, na marginesie wrzucam w tym momencie tą fotkę, którą zrobiłem ze screena tego, który pokazywała Telewizja Polska. Ja kibicowałem Łukaszowi, jak zwykle kibicuję wszystkim Polakom. Natomiast ta scena jest super, bo ten Łukasz, który jest pocieszany przez swój team trenerski, ten Tomek Adamek, który stoi w środku i nie wie, w którą stronę spojrzeć, no bo oczywiście miał nadzieję, że wygra Łukasz Wierzbicki. I ta niesamowita radość tego Ramireza, który popłakał się z radości. To widać, że on płacze z radości. Piękna scena. Jak to się może nie podobać? Oczywiście, że się nie będzie podobało Łukaszowi Wierzbickiemu, natomiast no, to jest piękno sportu. To jest piękno sportu i to nie jest pierwszy raz, kiedy przyjeżdżają pięściarze bez nazwiska, bez wielkiego nazwiska. Lara jest najlepszym tego przykładem. Przyjeżdżają na Wyspy Brytyjskie, czy przyjeżdżają na tak zwanej straconej pozycji, natomiast oni wierzą w to, nie są wyboksowani, nie są jakimiś tam szczątkami dawnych pięściarzy i robią wielkie sensacje. Fundora jest najlepszym przykładem tego, też wygrywał rundy, po czym był ciężki łomot. Takich sytuacji, czy Lara, ten wspomniany u mnie w Wielkiej Brytanii na galach maczu, te rzeczy się będą zdarzały, ponieważ poziom w tamtych krajach jest nieprawdopodobny. To, które on miejsce zajmuje, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o przełożenie europejskie. Nie mówię, że jakaś kariera europejska, no zobaczymy, to od niego zależy, Palaciosa przed nim jest. Natomiast może jak teraz wyda parę złotych, które zarobił na jeszcze lepszych trenerów, na jeszcze lepsze przygotowania, no to może paru gości przywrócić w Europie i na pewno będzie na to liczył. Nie sądzę, żebyśmy mówili tu o jakimkolwiek rewanżu pomiędzy tymi dwoma pięściarzami, ponieważ nie wiem, czy istnieje jakaś gala w Polsce, która byłaby w stanie udźwignąć to, co w tej chwili na przykład powie Ramirez, ale to już nie jest nasz problem. Fajna gala nastawiona na to, że może zobaczymy niespodzianki, a nie wyniki, które możemy odhaczyć tydzień przedtem, niż panowie wyjdą na ring po rządeczku. To zadanie zostało spełnione. No i teraz przeskakujemy do Londynu, gdzie w ciągu 18 minut została przemeblowane wszystkie nadzieje związane z Joe Joyce'em. Przemeblowano wagę ciężką, no bo tak trzeba powiedzieć, no bo jeśli bierzemy pod uwagę, że według wielu rankingów Joe Joyce to była pierwsza szóstka najlepszych pięściarzy świata i teraz przegrywa z Zhilei Zhangiem. W ogóle to był pojedynek 37-letniego Joyce'a z 39-letnim Chińczykiem Zhangiem. I to był pojedynek, który był wykrzykiwany na londyńskiej sali jako walka o tytuł mistrza świata. To jest kompletną bzdurą, bo to nie była żadna walka o żadne mistrzostwo świata tymczasowe WBO, bo mamy mistrza świata WBO, nazywa się Oleksander Usyk. To, co robią te organizacje, to jest w ogóle ziemia do kwiatów, tego nigdy nie powinno się robić. Po co to wszystko robić? Słyszałem, że pierwszy chiński mistrz świata wagi ciężkiej, to nie jest żaden pierwszy chiński mistrz świata wagi ciężkiej. Oleksander Usyk nie jest z Chin, tylko jest z Ukrainy, więc łatwo, od razu to zamykamy ten temat. Natomiast to jest niesamowity szok. 12-1 był underdogiem, czyli postawiliście 100 zł na Zhilei Zhanga, wyciągaliście 1200. Tak wielkim underdogiem był Zhang.
Natomiast Zhang ma bardzo szybkie ręce na wagę ciężką. Bardzo szybkie ręce i bardzo ładnie, technicznie te kombinacje, co w boksie w ogóle wagi ciężkiej nie jest rzeczą normalną. Szybkie i kombinacje w wadze ciężkiej to nieczęsto się słyszy. Nie mówię o usyku. Usyk to jest w ogóle inne zwierzę pięściarskie, żeby w ogóle tutaj go porównywać do kogokolwiek z wagi ciężkiej. Natomiast to było wiadomo, mówiłem o tym zresztą w zapowiedzi, że on to potrafi. Zhang jest trenowany przez Shona George'a, czyli głównego trenera Damiana Knyby. Knyby, który był przez cały czas głównym sparring partnerem dla Zhilei Zhanga. Tak sobie napisałem i pomyślałem od razu, że jak zobaczyłem tą walkę pierwsze dwie rundy, że po tym, jakie miał sparingi z Knybą, który jednak ruszać się przy tym wzroście naprawdę potrafi. To jest chłopak, który się naprawdę dużo rusza. To trafianie przez Zhanga kogoś takiego stacjonarnego jak Joe Joyce, to musiała być najłatwiejsza rzecz na świecie. I była. Łatwość, której leworęczny Zhang, dla tych, którzy nie wiedzieli przedtem, łatwość, z jaką on trafiał od początku Joe Joyce'a, to było przerażające. Nawiasem mówiąc, jedna rzecz, bo oglądałem to na ESPN-ie, który pokazywał tutaj, wiadomo, ESPN po części był zaangażowany mocno w Joe Joyce'a, ponieważ jego promotorem jest Frank Warren, który pracuje z Top Rankiem, który pracuje z ESPN-em. Tim Bradley przed walką powiedział, dla mnie to taka 50-50 walka, to ludzie w studiu zaczęli się na niego patrzeć, jak miał trzy głowy. Nie, bardzo dobre ręce, przygotowanie amatorskie, świetne. Oczywiście, że rusza się jak lodówka, ale jak zaczyna trafiać, to trafia bardzo celnie i to się w 100% sprawdziło. To się naprawdę sprawdziło w 100%, bo to była rzeźnia. Ja przeczytam statystykę. Co znaczy machanie rękoma w powietrzu? Liczba wyprowadzonych ciosów, nie trafionych, wyprowadzonych. 464 Joyce, 180 Zhang. 180, czyli macie różnicę tutaj prawie 300 wyprowadzonych uderzeń. 300. Czyli inaczej, machanie rękoma, bo procentowo to wygląda przerażająco. A najważniejsza rzecz, bo mówimy w tym momencie o wadze ciężkiej, liczba power punches, a procent właściwie, który doszedł, to jest 55,7. Czyli prawie 56% power punches Zhanga, który potrafi bić. I okazało się, że jednak pojedyncze uderzenie, bo się zastanawiałem we vlogu, czy ma mocniejsze uderzenie pojedyncze niż ma Joyce, czy nie. Ma mocniejsze uderzenie. W drugiej rundzie bardzo niewiele brakowało. Jakby nie był tą wolno ruszającą się lodówką, przepraszam bardzo, chińskie lodówki, Zhilei Zhang to by skończył przed czasem. W drugiej i tak skończył przed czasem, no bo sędziowie musieli to przerwać. Właściwie lekarz to przerwał. Za chwilę o tym. Natomiast jakby doskoczył wtedy, zadał jeszcze dwa ciosy, to by walka się skończyła w drugiej rundzie. Także tutaj pytanie było tylko kiedy. Oczywiście mówiło się cały czas o tym silniku, wracam o tym do tego, co mówiłem na początku. Mówiłem, że pięściarzy mówią, mam silnik na 12 rund, na 15 rund. Karol Welter chyba na ten temat mówił, 20 rund. Słuchaj, ty nie musisz walczyć 20 rund, nastaw się, ile masz walczyć teraz. Bo oczywiście, że Joe Joyce liczył na to, że w drugiej połowie walki nieznany specjalnie, jako mający niesamowitą kondycję, a właściwie znany z tego, że tej kondycji nie ma, Zhilei Zhang po prostu opadnie z siły i tej precyzji uderzeń już nie będzie. Natomiast tu nie było drugiej części walki. Ta walka skończyła się w pierwszej części i to zawsze trzeba brać pod uwagę, bo to fajnie jest, że jest ten silnik. O, Tim Bradley się zwrócił uwagę, że nie przekonuje go to, że wszystko, co blokuje twarzą Joe Joyce, to jest dobrze, że on ma taką niesamowitą szczękę. Gdzieś tam podawano informację, że kilka razy, 7 czy 8 razy gęstość kości twarzy Joe Joyce'a to jest większa niż przeciętni ludzie, dlatego wszystko potrafi przyjąć. Nie, mówi Tim Bradley, do czasu, to się kumuluje, a jak pierwszy raz będziesz miał to rozwalone, to już później to zostaje. I to jest właśnie największe pytanie. Co jeszcze zostało z Joe Joyce'a? Ja go nie skreślam, bo nie można skreślać kogoś. Właściwie wybiegłem, przepraszam bardzo. Cofamy się 7 sekund.
sędziowie kończyli tą walkę, dlatego że to oko było całkowicie rozbite. Nie zostało rozbite, to prawe oko, nie zostało rozbite jednym ciosem, nie zostało rozbite uderzeniem w głowę, tylko tą seriami tych ciosów, które dochodziły, kiedy tylko chciał Gilejza. Kiedy tylko chciał, to te kombinacje dochodziły. Sędziowie zatrzymali walkę. Właściwie Howard Foster musiał zatrzymać tą walkę, no bo lekarz powiedział, że to jest game over i był wybitnie z tego niezadowolony, bo jak popatrzymy na karty sędziowskie, będę się starał bardzo krótko na ten temat mówić, bo to już jest temat, który jest osłabiający cały czas. Karty sędziowskie, na jednej prowadził Joe Joyce. U mnie do momentu przerwania było 5-1 dla Gilejzaga. 5-1. U jednego sędziów prowadził Joe Joyce. U drugich nieznacznie jedną rundą prowadził Gilejzak. Czyli tam był wał przygotowywany taki, że się w ogóle w pale nie mieści. On tylko miał przeżyć tą walkę Joe Joyce i on by ją wygrał. A jakby jeszcze jakieś dwa ciosy zadał, które by gdzieś tam w pobliżu głowy leciały, to pewnie teraz by Howard Foster skoczył i tą walkę by skończył. Ten sam Howard Foster, który jest doskonale z tego znany, plus który nie miał żadnego problemu z tym, że był miotany po ringu, szczególnie w tej drugiej rundzie jego zawodnik, czyli Joe Joyce. Tam był wałek gotowany. Słuchajcie, wypunktować prowadzenie do tego momentu Joe Joyce'a, to jest kryminalne. To jest normalnie kryminalne. To jest kryminał, no, ale to jest nie pierwszy raz, nie ostatni w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Na szczęście wygrał ten, który rzeczywiście powinien wygrać. Pytanie, co dalej teraz? On sam mówi, że chce Tysona Fury. Jest obowiązkowym rywalem do Usyka. O tytuł Mistrza Świata. No, to jest temat. No i teraz jest temat jeszcze inny. Takiego z mojego punktu widzenia, patrząc na te układy promotorskie, z kim jest Gilejzak? Gilejzak nie ma żadnych deali wielkich ze stacjami telewizyjnymi. On mówi, że chce zrobić walkę z Fury w Chinach. W Chinach są pieniądze. Kolejka tych, którzy będą chcieli pokazywać Gilejzaga, będzie bardzo długa. Mistrzem świata żadnym nie jest. Bardzo wątpliwe, żeby zawalczył z Tysonem Fury. Po co Tysonowi Fury? Ktoś taki jak tam trzy razy tyle w pieniądzach jest gotowy gdzie indziej. Natomiast to jest bardzo ciekawa sprawa. Ja teraz czekam te następnych kilka dni. Zobaczymy, kto będzie się bardziej przyznawał do Gilejzaga. Tak jak mówię, no pięściarz 39-letni, o którym po porażce z Hergowiczem niewielu mówiło. Popatrzymy na ostatnich rywali, nie wiem, 7-8 Gilejzaga, to nikt nie, nazwiska nie zwalają z nóg. Z Forrestem tak naprawdę przegrał. No nikt, 39-letni nikt, który zawalczył świetną walkę przeciwko pięściarzowi, o którym mówiło się otwarcie, że to jest elita wagi ciężkiej. Więc nie jest elita wagi ciężkiej. Nie wiem, może był za chudy Joe Joyce, może brakowało mu energii, bo te ciosy były wolniejsze niż zawsze, no ale to czasami się tak zdarza, że pięściarze zrzucają wagę i niby wyglądają lepiej, natomiast wyglądają rzeczywiście na ringu gorzej i są wolniejsi, mimo że mają mniej tych kilogramów do noszenia. To nie jest pierwszy przypadek i nie ostatni. Nie tłumaczę go, ale walczył fatalnie. Nawiasem mówiąc, pytania dziennikarzy po to, czy specjalnie celowałeś w oko Joe Joyce'a, to mnie rozbawiają do łez. No ale co miał? Miał go oszczędzać? Gilejzak? Miał być, a nie, on ma to bolące oczko. Ja go nie mogę tam uderzyć. Co to za bullshit jest w ogóle? To jest boks. Oczywiście, że gość ma rozwalone coś, to w to miejsce trafiasz. Zawsze tak było i zawsze tak będzie i kompletnie nie ma nic z tym złego. Zupełnie. To takie, nie wiem, kto to pytanie zadał. Natomiast słyszałem takie pytanie, widziałem gdzieś nawet w jednej z brytyjskich gazet, to było cytowane. Czy celowałeś w oko? Jak celował, to co? Zhang powiedział, że nie celował w oko, tylko celował szczękę, bo chciał ją sprawdzić, a później jak wchodziło w oko, to wchodziło w oko. No nie, no panowie zadający te pytania, no weźcie się, puknijcie w łeb albo w oko. To jest zadanie pięściarza, wygrać z tobą. Rozwala ci oko, bo cię trafia wszystko, no to walisz to oko. To nie będziemy się przecież tutaj oszukiwać. Ani wy, ani my, i wszyscy inni znający się na boksie wiedzą, na tym to polega.
to co, miał bić tylko na korpus, tak? Gilles Jean. No bo nie, no bo on ma oko rozwalone. Nie, nie, no to może mu coś zrobię. Idea boksu jest. Trzeba mu coś zrobić. End of story. Słuchajcie, zobaczymy. Fascynująca sprawa. Fascynująca. Przyszły tydzień. Bez dwóch zdań. Zapraszam na komentarze z Las Vegas. Od czwartku będę nie tylko oczywiście Davis kontra Garcia, ale również Fiodor Czerkaszyn. Taki dodatkowy bonus, który nie przypuszczałem, że będę robił, natomiast zapraszam od czwartku. Do czwartku jeszcze pogadamy. Oczywiście jest gala w Rzeszowie Łukasza Różańskiego, Michał Cieślak, Laura Grzyb. Fajne rzeczy tam się będą działy, także zdążymy jeszcze na ten temat porozmawiać. Pozdrawiam Was serdecznie przy tej niedzieli. Prawda, nie mogę przejść do tego pytania. Czy celowałeś w oko? No pewnie, że celowałem w oko. Na tym polega boks. Trzymaneczko. Na razie.